Mieszkańcy Łomży, a szczególnie mieszkający w okolicy ulicy Dmowskiego czy Wojska Polskiego, w końcu mogą cieszyć się nową drogą. Po przeprowadzonej modernizacji oficjalnie została otwarta ulica Romana Dmowskiego, realizowana w Łomży w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z inwestycji zadowoleni są mieszkańcy, samorządowcy, ale także władze wojewódzkie i rządowe. Ja osobiście jestem w dwóch wymiarach zadowolony z tej drogi. Po pierwsze, to przez 30 lat byłem dyrektorem gospodarki komunalnej w Łomży i myśmy zawsze wnioskowali, żeby ta droga łączyła Wojska Polskiego z Aleją Legionów, a pośrodku są budynki komunalne, bardzo dużo ludzi tu mieszka, wiele problemów różnego rodzaju i wreszcie te marzenia tych ludzi się spełniły i to należy docenić i podziękować wszystkim ludziom, którzy zadbali, aby ta inwestycja została wykonana. Naprawdę bardzo dobra robota i tu dziękujemy wszystkim ludziom, którzy się zasłużyli, żeby ta droga powstała, bo to jest krok w przyszłość i w rozwój tego osiedla, bo osiedle było zaniedbane. Teraz jak widzimy, są po renowacjach budynki, są chodniki, jest zieleń. No wszystko, co trzeba, żeby w miarę godnie mieszkać i żyć w tym kwartale Łomży. Bo jest ładny kwartał łomżyński, no mówię, bardzo dobrze tu się mieszka, nie ma tłoku, nie ma hałasu. Myślę, że jest to zrobione tak, jak Pan Bóg przykazał. Z punktu widzenia marszałka województwa cieszy każda droga z Funduszu Dróg Samorządowych, która jest robiona w gminach, na wsiach, w tych mniejszych wymiarach, bo jest to bezpośrednia inwestycja dla ludzi i to jest trafny program rządowy, ale też dobra realizacja samorządów, które aplikują o te pieniążki i są to dobrze wydane pieniądze, bo to idzie na rozwój, na komfort, a wreszcie na bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców tutaj w tym terenie, bo jak wiadomo, najważniejsze jest bezpieczeństwo i rozwój, który droga stwarza. Rozbudowa ulicy Dmowskiego kosztowała 2 462 102 zł i 21 groszy. W tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 179 323 zł 13 groszy. W ramach zrealizowanych w tym roku prac powstała nowa nawierzchnia jezdni oraz chodniki i parkingi z kostki brukowej. Wybudowano także kanalizację deszczową, linię oświetleniową, przebudowano kanał ciepłowniczy oraz dwa skrzyżowania. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych z rozdania 2019 roku zrealizowane w mieście zostaną 12 zadań. Jedno dzisiaj pierwszą już otworzyliśmy, resztę będziemy otwierać sukcesywnie. Myślę, że jest to niezwykle ważne, żeby właśnie w tym okresie szczególnym dla nas epidemii wykonywać jak najwięcej zadań inwestycyjnych. Fundusz Dróg Samorządowych daje nam taką możliwość, ale warto podkreślić to, że żeby skorzystać z Funduszu Dróg Samorządowych trzeba mieć też wkład własny i miasto Łomża w ramach rozdania 2019 roku oprócz otrzymanych prawie 3 milionów złotych, te 23 miliony złotych również musiała w budżecie miasta znaleźć. I tutaj też wielki ukłon dla radnych Rady Miasta, którzy przyjęli budżet i zadania w nim ujęte. I te 12 ulic w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z roku 2020 miasto otrzymało dofinansowanie na dwa zadania, ale bardzo duże, bo rzędu 12 milionów złotych i tutaj dofinansowanie 70% jest to dużo. Jeszcze mamy 6 dróg na liście rezerwowej i liczymy na to, że uda nam się otrzymać to dofinansowanie na kolejne drogi. Warto podkreślić to, że te zmiany, które mamy w kraju, na samorządy bardzo dużo z tego korzystają, w szczególności właśnie jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, bo dają nam możliwości, dają nam narzędzia o aplikowanie ośrodki. My w naszym tutaj gestii jest znalezienie tylko tej drugiej części. Jak wiemy o tym, niektóre samorządy nie mają takich też możliwości finansowych. Miasto Łomża całe szczęście może o te środki się starać i żeby też pobudzić gospodarkę, na pewno będziemy aplikować o kolejne zadania, bo to, co nawet dzisiaj tutaj zostało wyartykułowane, że jeszcze potrzeba też kolejnych zadań w zakresie dróg i ciągle te oczekiwania od społeczeństwa są.
Z nowej drogi cieszy się również poseł Lech Antoni Kołakowski, który dodaje, że do Łomży skierowane zostaną kolejne środki finansowe na bardzo ważną inwestycję. Ulica, którą tu uroczyście otwieraliśmy, jest bardzo potrzebna. Tak jak padły słowa dla mieszkańców tego osiedla, mieszkańców, użytkowników tych bloków. O, i tu widać, jak ładnie odsłonięte piękne elewacje budynku widzimy. Jest to też potrzebna ulica łącząca osiedla, te główne arterie Wojska Polskiego, Sikorskiego. Cieszę się, że tu rząd Prawa i Sprawiedliwości kieruje na Polskę Wschodnią dodatkowe środki. Odrabiane są dodatkowe inwestycje, budowanych, modernizowanych jest wiele dróg. Cieszymy się z dobrego działania też samorządów tutaj w naszym mieście, jak również innych sąsiednich powiatów. Wskazałem też na to, iż minister finansów przychylił się, zaakceptował dodatkowe środki na drugi etap Wojska Polskiego, 1 608 072 zł. Jest to bardzo potrzebna kwota na dodatkowe modernizacje na te ulice. Nasze miasto miało bardzo wiele zaległości. Tutaj musimy dokończyć modernizację, budowę wielu ulic. Dobre działanie, składanie wniosków przez samorząd miasta Łomży, jak również dofinansowanie ze środków administracji rządowej, z budżetu państwa, jak również środków Urzędu Marszałkowskiego sprzyja rozbudowy, modernizacji wielu łomżyńskich ulic, tak bardzo oczekiwanych przez mieszkańców Łomży. Rozbudowaną ulicę Romana Dmowskiego poświęcił ksiądz kanonik Marian Mieczkowski, proboszcz łomżyńskiej katedry.